zgodziłam się na migawkowe wystąpienie w filmie pod tytułem Póki my żyjemy w imię historii Ziemi Złotowskiej. Ograniczę się do apelu i pytania. Panie Leszku, dlaczego tak późno wychodzicie z tym tematem? Ludzie, działacze polonijni i ci, którzy tu przyjechali po wojnie w 1945 roku, aby tworzyć administrację i życie gospodarcze, już nie żyją. Żyją tylko ich dzieci, które również mają już ponad 70 i 80 lat. Apeluję do wszystkich zainteresowanych. Odtwórzcie wspomnienia i dokumenty waszych dziadków i rodziców. Oni zasłużyli na wpis do historii Ziemi Złotowskiej. A historia ta również podniesie rangę naszej małej ojczyzny Złotowa i okolic. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że powstanie ciąg dalszy filmu, który pan zaczął, i będzie wspaniałe dzieło dla potomnych. Przyjechaliśmy na tutejsze ziemie zachodnie w 1946 roku jako repartianci ewakuowani z Kresów Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, które miały stać się Republiką Białoruską. Urodziłem się w Dąbrówce koło Chojnic. Na ziemię złotowską przyjechałem z ziemi wyżyskiej w 1947 roku. Przyjechaliśmy z ziemi mazowieckiej. Było nas trzy rodziny. Pamiętam doskonale, że słychać było strzały, a wszyscy ci, którzy tam byli w tej piwnicy, odmawiali różaniec, i żeby po prostu przetrwać to. Urodziłem się w Drohobyczu w 1942 roku. Więc ja urodziłam się w Gdyni, a później moi rodzice mieszkali w Nowym nad Wisłą i w 1947 roku z nimi tu przyjechałam. Zabrali mnie, tu musiałem się stawić, no to nazywali band 14, ja tam nie znałem, co to jest band 14, nie, tego. To była cała siedziba Hajotów tutaj. Hitlerjugend. Co? Hitlerjugend, tak? Hitlerjugend, tak. No a te, co nie należeli, to wzięli na przeszkolenie, taka przysposobienie wojskowe czy coś takiego. I tutaj przyszedł rozkaz, że musieli ostatni pociąg, który tuż tych uciekinierów Niemców, to że nam przydzielili domy. To ja pamiętam od starej apteki, całą wojska polskiego, nie?
to i że musieli brać tych Niemców tam, tych kobiety z dziećmi na sankach, bo to zima była, mróz był, przecież śnieg, to żeśmy ich na stację zawozili. Moja mama wyszła w nocy, wyszła na podwórko i był niesamowity mróz, wróciła z powrotem i powiedziała do ojca swego, do mojego dziadka Koziołka, mówi, że wiesz, ja z moimi dziećmi nie pojadę w ten mróz, ja zostanę. I tak oto zostaliśmy. No i nie zapomnę, jak pierwszy żołnierz, szpica jak przyszła w białych mundurach, drożysk na Zakrzewa, tu na Nowe Zakrzewo, bo ja na Radomyczynie. I to tak stoję, patrzę, kurno, S.A. żółte mundury, coś tego, tamto, ale coraz to bliżej. Z podwórka patrzyli, nie? Ja patrzę, że jeden to kapral był. Wyszli na ulicę i tego przed domem i tego stoi i przychodzi. Tak po niemiecku się zaczyna po niemiecku mówić tak łamaną tego. A ja do niego polsku, nie? A on mówi, to Polacy mieszkają. Ja mówię tak. No, a myśmy już granicę dawniejszą Polskę niemiecką. Ja mówię, tak się zgadza. No i tej przyszedł, się najadł, matka się dała mu, przecież było zabite, wszystko było tego najadł, też mu cały chlebak dała do swoich żołnierzy. Tylko jak wychodził, to matki powiedział, matko, nas się nie bój, ale ty co za nami idą, tam ma być ostrożna. Nie? No to było, a tam jest dużo do gadania. Anioły przyszli, jednych aniołów żeśmy pozbyli Szwabów, a drugie przyszli. Tego 1 stycznia w 1945 roku, tak koło godziny 11, zapukali do nas do drzwi ruskie wojsko. No, siedzieliśmy wszyscy w piwnicy, kilka rodzin razem zbieraliśmy się, nie? No i ja wyszłam z moją ciocią, moją mamą, pytali się, czy Niemcy, czy Polacy. No Polacy. No to mówili, idźcie spać, wychodźcie wszyscy, już jest wszystko w porządku. Dostaliśmy tu miejsce w jednym domu, ale tam było niedobrze, tam ruski strasznie tak, bo tam mieszkała Niemka jedna i tam strasznie takie bałagana robili, bili, zgwałcili tam ludzi, kobiety. Mogę dużo opowiadać, dużo wiem, ale nie chcę na ten temat rozmawiać. Minęło i koniec. Jako dziecko mogę tylko jakieś fragmenty sobie przypomnieć z tamtych czasów, ze Snowia, zwłaszcza z podróży do Polski, z tej ewakuacji strasznej. 3 tygodnie w bydlęcym wagonie i te obrazy, które przede mną do dziś, w ostrości chyba całkowicie niezachwianej, są te oglądane przez dziecko z otwartego bydlęcego wagonu, te pola już polskie, te rozstawiane na szybko przez ludzi z cegieł paleniska, na których jak pociąg stanął, bo transport jechał 3 tygodnie, ludzie ustawiali takie garnce, gotowali tam praktycznie co mieli, no trochę kartofli, trochę czegoś, ja wiem czego, ja miałam 3,5 roku, więc nie wiem czego, ale był czas, kiedy pociąg stanął i można było coś gorącego zjeść, więc to była jedyna szansa. Te paleniska praktycznie ustawiały się tak jak ile wagonów, tyle otwartych tych wrót wagonów, bydlęce wagony, wiadomo jak wyglądają, tyle tych palenisk, więc ten
ten rząd Paleńsk, tej pary i kiedyś pociąg nagle ruszył, nie zapowiadając, że już jedziemy i ten popłoch tych ludzi zostawionych, bo nie, przecież nie mogli zdążyć, to były rozpalone cegły. Tych garków z tym jakimś niedogotowanym jedzeniem, tych wrzucanych do tych wagonów, ten płacz, ten pośpiech, podobno kogoś zostawili, ktoś lament wielki i to mam jak film, zerwany, niedokończony, bo pociąg gwizdnął, pojechał. I zatrzymał się w listopadzie 1945 roku w Złotowie. Przypadki rządzą ludźmi, więc moja mama wyszła rozejrzeć się na mieście i spotkała swojego byłego dyrektora szkoły, który się bardzo ucieszył, że ją zobaczył i mówi: Pani Janino, ja tu organizuję liceum pedagogiczne, gdzie będziemy uczyli nauczycieli i Pani mi się bardzo przyda przy organizacji jako nauczycielka. No, mama troszkę się opierała, że transport ma jechać dalej, bo tam w większości lądowały te transporty na Śląsku, Wrocław, Bytom. No, mówi: Pani tylko mi pomoże i pojedzie Pani dalej. No, w efekcie do dzisiaj została i leżą z moim ojcem na cmentarzu Świętego Rocha. Przyjechaliśmy, właściwie to była cała taka gehenna, bo ze wschodu, z Równego, z Wołynia pojechaliśmy najpierw w 1943 roku do rodziny mojej matki. To było gdzieś między Tarnowem a Gorlicami, a w 1945 roku ojciec, który był skarbowcem zresztą, znalazł tutaj miejsce, bo moja mama nie chciała nigdzie się osiedlić, ani w Szczecinie, ani w Słupsku, bo uważała, że Niemcy tu wrócą jeszcze. A ponieważ Złotów było od granicy 13 km, to ona powiedziała, że na piechotę będziemy w stanie uciec. Potem, kiedy mgła się rozeszła następnego dnia, zobaczyliśmy, że od dworca, jak się szło, to był jeden obóz. Wyglądał jak obóz koncentracyjny, bo rzeczywiście tam był obóz jeńców niemieckich i porozrzucane cmentarze po mieście. Obecnie tam już nie ma śladu po tym, bo ci żołnierze, którzy zginęli tutaj, też leżeli na takim prowizorycznym cmentarzu. Dzisiaj tam stoją bloki, a oni zostali przeniesieni na cmentarz wojskowy. Rodzina Raciszów, rodzina Kosmalskich, no i my Sawicy. Odległość 300 km pokonaliśmy w ciągu 3 dni. W tym czasie przez cały czas padał deszcz. Pan Racisz miał rodzinę. Przyjechał tutaj z rodziną. Tyle, co mnie pamięć nie myli, to z państwem Sawickimi przyjechał tutaj. Ja wtedy miałem 9 lat, a ona około 15. I miał dwójkę dzieci. Alicję i syna. Alicja chodziła do ogólniaka. No, bardzo dobrze się uczyła i ówczesna polonistka, nieżyjąca już pani Borkowa, powiedziała do niej: Alu, ty będziesz aktorką, bo ty masz wszelkie predyspozycje. I popatrzcie państwo, jak wysoko w hierarchii aktorstwa polskiego pani Alicja doszła. Tutaj ocalało jedno zdjęcie z tego czasu, w którym jest pan Racisz i my tutaj wszyscy przy sadzeniu lasów. Pamiętam, że pan Racisz określił pana Sawickiego, swojego przyjaciela, jako osobę bardzo oczytaną i o szerokich horyzontach. Tak dalej, pan Racisz zawsze był elegancki. Marynareczka, koszulka i krawacik. Taki zawsze był. A jeśli chodzi o jego córkę Alicję, to rzeczywiście pani Borkowa miała ogromny wpływ na nią, ale to dlatego, że miała talent. I chciałabym dodać, że była najpiękniejszą, ja nie przesadzam, bo ja to pamiętam, dziewczyną w owym czasie w Ogólniaku. Miała takie ciemne, krucze włosy, bujne, piękne i śliczne, brązowe oczy. To o niej pamiętam. Złotów był cichym miastem, gdzie nie słychać było rozmów, bo autochtoni, którzy nie umieli po polsku dobrze mówić, to w ogóle się nie odzywali.
a przyjezdni czuli się tutaj bardzo obco. Vergiss nie die Heimat, wo deine Wiege stand. Du findest in der Fremde kein zweites Heimatland. Pierwsze, co się nauczyłam, to muszę powiedzieć w kościele, bo mi był wstyd, jak stałam w kościele i nic nie mogłam mówić, Ojcze nasz, żebym razem powiedziała z innymi ludźmi. Foto Schneidemil, einst auf heute, Cuxhaven, 79. W 1986 roku to już zrobili tutaj kurs dla analfabetów, bo ja języka polskiego nie znałam. Także chodziłam 3 miesiące, 2 razy w tygodniu. No i starałam się, dużo czytałam i ten także dałam sobie radę. Wiem, że zawsze byłam najlepsza w klasie i tego. Także później już bo tak to człowiek miał strach iść na ulicy, bo z koleżankami tak się spotykali po niemiecku, gadali po cichu, bo tak to nie wolno było, bo patrol chodził, zawsze z karabinami chodzili, nie? Także człowiek się bał. Przy ulicy Wojska Polskiego było kino Polonia. Bilety były bardzo tanie, chodziliśmy codziennie do kina. I pamiętam taki epizod, że był to film radziecki, no i obrońcom zabrakło amunicji. No i zaczęli zdobywać ten bunkier Niemcy, żołnierze niemieccy. A w czasie seansu było bardzo dużo żołnierzy rosyjskich. Byli oni pod gazem. No i chcąc pomóc tym obrońcom bunkra, zaczął jeden, wyjął pistolet i zaczął strzelać. No i było wielkie poruszenie na sali, ludzie zaczęli uciekać z kina. Przyznam się szczerze, że bawiliśmy się w wojsko, bo tutaj broni i amunicji było do groma. Mieliśmy wyposażenia co najmniej na drużynę strzelecką. Brakowało nam tylko karabinu maszynowego i pistoletu maszynowego. No i zabawa była wspaniała, bo tak, był samolot, w którym w kabinie się bawili, prawie cały. No, jak już bawiliśmy się w wojnę, tośmy ustawiali cały szereg karabinów maszynowych, tam powiedzmy te cięższe, nie? Niemieckie, do tego tam te Panzerfaust z głowicami były całe, tam cud, że człowiek gdzieś nie pociągnął, nie rozwalił jakieś chałupy, bo to leżało, no, dosłownie stosy tej broni, to jakoś cudem, że nie wybuchło, jakoś to wywieźli. Jak szedłem na grzyby z dziadkiem, no to zamiast grzybów to znajdowałem całe wiązki granatów, czy pocisków moździerzowych, czy czegoś, także no było, znam takich, co jednak tam potracili jak nie ręce, to palce, bo nie każdy miał szczęście, no. I pamiętam pewien taki epizod, to było w niedzielę, to była zima, był lód. No i zamiast pójść do kościoła, poszliśmy na ślizgawkę. Ja byłem wtedy, miałem kolegę, Niemowa był, to był Rafalski, który mieszkał też przy Domańskiego ulicy. No i żeśmy spotkali na jeziorze dwóch braci. To byli bracia, którzy mieszkali przy ulicy Królowej Jadwigi. Ojciec ich był szewcem. I rozbierali granaty, czy nawet czy to były pociski moździerzowe. No i widocznie źle rozbrali te granaty. I ten mój kolega, ten Jurek Nafalski, odciągnął mnie. Już uszliśmy jakieś może 100-200 metrów, już nie, w zasadzie już nie wiem tam ile, i nastąpił wybuch. Tego, który rozbierał więc starszego brata, rozerwało, a młodszego szrapnel widocznie uderzył w czoło i zdarł mu skórę na oczy. I on nic nie widział i chodził po jeziorze, po lodzie i błądził i nie wiedział, gdzie szedł. I to do końca życia tego nie zapomnę. Jeśli chodzi o pamiątki z Drohobycza, to dużo się ich nie zachowało. Były, pamiętam, bardzo długo jeszcze skrzynie z napisami, że to tam, w których przywieziono rzeczy. Meble takie, których no może dzisiaj już prawie, że nie ma. Trochę żałuję. Ten album na przykład ze zdjęciami tutaj, jeszcze góralski taki. I powiedzmy tutaj cały szereg przedwojennych zdjęć jeszcze z Wilna, z Drohobycza, innych, którzy tutaj nieżyjących już osób, choćby taka jak moja babcia, która była akuszerką. Z tym, że ze strony mojej mamy to wszyscy byli nauczycielami,
Tak się złożyło. Ten właśnie najstarszy brat był profesorem gimnazjalnym i uczył z Bruno Schulzem. A ze strony ojca wszyscy byli nawciarzami. Dziadek był wiertaczem, ojciec się wykształcił, to był już tam kierownikiem rozdzielni. Stryjek najmłodszy też pracował w nafcie, bo to wtedy było jeden z najlepszych źródeł zarobku przed wojną. Zresztą do dzisiaj ropa naftowa trzyma wszystko, nie? I kto przy niej pracował, to nie mógł narzekać, że mu jest źle. Także jak oni tu przyjechali, no to raczej poziom im się, można powiedzieć, od przed wojny obniżył. Tu jest właśnie mój dom i szyld. Proszę przeczytać. Państwowa Powiatowa Lecznica dla Zwierząt w Złotowie. Brama otwarta i już wjazd na dobrze znaną wielu osobom, wielu złotomianom, na znany plac lecznicy zwierząt. Jechaliśmy tutaj sami, bez ojca. Ojciec został w więzieniu NKWD-owskim. Przywiózł relikwie, które trzymam w domu i które pokażę, ale o których bardzo mi trudno mówić. Jest różaniec ze sznurka z krzyżem z jakiegoś kawałka materiału. Jest futerał, który został, okulary już nie istnieją, nie wiem gdzie się podziały, mama pozwalała nam się bawić, gdzieś zginęły. Jest gryb spisany na bibułce od papierosa, czyli list do mamy. Można go odczytać jeszcze. Jest domino, którym w więzieniu w jakimś tam sensie sobie czas skracali więźniowie. Domino z chleba razowego. Kawałek mydła, który tutaj przepołowiony. No to wszystko traktuję jako relikwie. Gryps, zaczyna się od słów: Zosieńko moja, jedzenia na tydzień za dużo. Objadam się, bojąc się, czy wam starcza. Ostatnie ciepłe... Oj, tutaj gubię słowa, bo to spokojnie trzeba odczytać. No ale to, że się objada, to proszę tylko sobie uświadomić. Jak wrócił do nas, a ważył przedtem 90, może 5, pod 100 kilo, do Jastrowia przyjechał, miał 38 kilo. Spotykaliśmy się czasami, ale im dalej w las, jak to się mówi, tym mniej drzew, bo połowa przynajmniej z mojej klasy już niestety nie żyje. Jeszcze został Rysiu Raciusz, moja siostra. No, ja bym zaczął wspominać Jasiu Biela. No, zostało nas chyba parę osób z 40. To jest jednak strasznie dużo. To jak na wojnie.